Jest bardzo zimno, więc będę mówił krótko. Przed Państwem Volkswagen CC, dawniej Passat CC, ale producent zdecydował, że ponieważ Passata CC sprzedało się bardzo dużo, nawet ta sprzedaż przerosła najśmielsze oczekiwania koncernu, stwierdzono, że nazwę Passat wyrzuci się do kosza, a pozostawi się tylko nazwę CC. I tak oto przeprowadzono na modelu facelifting wraz z wprowadzeniem nowej nazwy CC. A skoro CC miał być nowym modelem, to facelifting polegał na... Przede wszystkim zmieniono reflektory. Dwa, zmieniono cały zderzak, spoiler. Trzy, zmieniono tylne lampy. I pozostała rzecz to wnętrze pojazdu. Delikatne zmiany na desce rozdzielczej i to generalnie wszystko, ale auto zyskało po raz kolejny nowy wygląd. To jeszcze tak nawiążę do tego, skąd był pomysł na to, żeby stworzyć sport sedana, bo tak można nazwać to auto. Otóż najprawdopodobniej Volkswagen pozazdrościł Mercedesowi CLS-a. Jakby nie patrzeć, też sport sedana o bardzo agresywnej, spłaszczonej sylwetce. Tutaj widzimy to samo. To jest niby sedan, ale też ma taką spłaszczoną sylwetkę, agresywną, gotową do boju. I na tym chyba polega piękno tego samochodu. To jest jedna z bogatszych wersji Volkswagena CC, wyposażona w skórzaną zamszową tapicerkę, jasną, która zdecydowanie ożywia wnętrze. Jest też szczotkowane aluminium, które otacza cały kokpit centralny oraz jest umieszczone na środkowej części deski i otacza zegary. To wygląda dosyć tak ekskluzywnie, elegancko. Nie wiem, czy mieliście Państwo do czynienia z Mercedesem CLS-em, który ma taką spadzistą linię dachu, tak jak właśnie CC. Z tym, że w CLS-ie taki wysoki pasażer jak ja, gdy usiądzie z tyłu, to niestety musi z pochyloną głową do przodu jechać. Tutaj trochę inaczej Volkswagen ten problem rozwiązał, dlatego że siedzisko jest takie bardziej zapadnięte i nawet wysoki pasażer swobodnie sobie z tyłu może siedzieć, mimo tej opadającej linii dachu. Jeżeli chodzi o sam komfort prowadzenia, no to wiadomo, volkswagenowska, niemiecka precyzja.
Niestety dzisiaj pogoda jest taka, że nie byliśmy w stanie umyć samochodu w taki sposób, aby on był piękny. Niestety jest zaśnieżony, oblodzony i musicie nam to wybaczyć. Ale auto jest godne uwagi, no i jest piękne. Od czasu do czasu wspieramy lokalne firmy. Dzisiaj odwiedzamy salon Skody i oglądamy jeden z flagowych modeli tej marki, który niedawno wkroczył na rynek motoryzacyjny, a jest to Skoda Rapid. A ze mną Maciej Wróblewski, kierownik salonu Skody w Białej Podlaskiej. Dzień dobry. Serdecznie, witam. Zawsze jak przychodzę do salonu, to zadaję pytanie sprzedawcy, czym chce mnie przekonać, żeby dane auto kupić? Tutaj mamy Skodę Rapid, która całkiem niedawno trafiła do salonów Skody. Jest to zupełnie nowy model. Trafił do sprzedaży w październiku, o ile dobrze pamiętam, ubiegłego roku. No i jeśli miałbym go kupić, to czym by mnie pan zachęcił? Nigdy nie jest tak, że od razu proponujemy klientowi samochód, który nam się wydaje, że możemy mu zaproponować, bądź to, co stoi, tak, na salonie. Jest coś takiego jak badanie potrzeb klienta, więc tak naprawdę, jeżeli chciałbym cokolwiek zaproponować, to porozmawiałbym tutaj, panie redaktorze, z panem pod takim kontekstem, co panu jest najbardziej potrzebne. Jaki samochód będzie dla pana odpowiedni? Wzięlibyśmy pod uwagę silnik, tak? Wzięlibyśmy pod uwagę ilość kilometrów rocznie, ile pan robi, czy auto będzie służyło do pracy, czy będzie służyło także rodzinie, celom prywatnym, wyjazdom na wczasy, hobby i tym podobne. Ale już odbiegając tak naprawdę od tego, przypuszczalnie mogła być taka sytuacja, że doszlibyśmy obaj do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem byłby dla pana ten oto właśnie samochód. Głównym wyznacznikiem jest właśnie co? Cena. No właśnie. Cena. Głównym wyznacznikiem... Cena, ale też ja chciałbym rodzinę na przykład przewozić i od czasu do czasu trochę bagażu wpakować w ten samochód i mam ograniczone fundusze. Co wobec tego? Czy wobec tego jest pan w stanie mi sprzedać Rapida w dobrej cenie? Jestem w stanie sprzedać ten samochód nawet w bardzo dobrej cenie. Dla mnie i dla klientów, którzy na chwilę obecną często odwiedzają salon, jest to samochód, który tak naprawdę rzuca się w oczy. Nie tylko samym wyglądem, prawda? Bo przyzna pan, że linia nadwoziowa tego auta no jest całkiem inna względem tych Skód, które do tej pory po prostu importer nam tutaj prezentował. No i Skoda chyba już tą nową linią projektową idzie. Najnowsze modele, które będą lada moment też dostępne, będą już według tego kontekstu, według tego konceptu robione i przygotowywane, ale skupiając się na Rapidzie, tak? Wracamy do Rapida. Wracamy do Rapida, wracamy też do ceny. Jak pan myśli, ile trzeba byłoby zapłacić za auto tej klasy, tej wielkości? Idąc do salonu, każdy się zastanawia, tak? Ile muszę wyłożyć z kieszeni, bądź ile mnie to będzie kosztowało od początku do końca. I teraz zagadka. Czy chcemy silnik benzynowy, czy chcemy silnik diesla? I pytanie, w jakim przedziale tym cenowym możemy się w rzeczywistości zmieścić? Tak? Biorąc pod uwagę to, że cena benzyny i oleju napędowego jest zbliżona. Dwa, biorąc pod uwagę fakt, że nowe generacje silników benzynowych potrafią już zużywać niewielkie ilości paliwa, często przybliżone do silników wysokoprężnych, więc no obojętnie. Cena czyni cuda. Cena czyni cuda. I tu się bym też zgodził, ponieważ samochód z dobrym wyposażeniem, to znaczy, co rozumiemy pod kontekstem dobrego wyposażenia? Wspomniał pan, że rodzina też użytkowałaby ten samochód. Samochód bez klimatyzacji, no nie ma mowy, bo teraz... Zdecydowanie. Teraz samochód musi być z klimatyzacją, bo potem później ciężko go sprzedać. Mhm. Z tym się całkowicie zgadzam. Kiedyś polityka była inna. My zamawialiśmy samochody bez klimatyzacji, jak klient dopłacał, bo chciał. A teraz po prostu boimy się zamówić samochód bez klimatyzacji, bo wiemy, że takie auto się nie sprzeda. Rapid z silnikiem benzynowym, z wyposażeniem bardzo dobrym, gdzie Skoda postawiła tak naprawdę na bezpieczeństwo kierowcy i rodziny, bo w samochodzie będą 4 poduszki, będą kurtyny powietrzne, będzie ABS z systemami dodatkowymi.
I jak najbardziej wszystkie te systemy funkcjonują według najnowszych osiągnięć technicznych. A oczywiście samochód z klimatyzacją, no i z systemem audio. I spokojnie mieścimy się w 45 tysiącach. Także na chwilę obecną, porównując cenę Fabi, która też jest dostępna na rynku, to jest naprawdę bardzo ciekawa alternatywa. Dla osób, które nie dysponują zbytnio grubym portfelem, prawda? Poza tym szukają dobrego auta. Szukają dobrego auta z dużym bagażnikiem, bo kufer w Rapidzie ma pojemność ponad 500 litrów, co w tej klasie samochodów naprawdę jest rewelacyjnym osiągnięciem. Czyli tak, silnik 1.2 benzynowy o mocy 85 koni, do tego klimatyzacja, radio czy elektryczne szyby też? Elektryczne szyby przód, centralny zamek, bagażnik ponad 500 litrów i to wszystko za jedyne 45 tysięcy. W tej chwili łącznie z tymi promocjami, które możemy zaproponować już nawet na rok produkcji 2013. To w takim razie, co oznacza ta cena? Od 47 950 zł. W momencie, kiedy samochód wszedł na rynek, najtańsza wersja z silnikiem benzynowym została postawiona przed klientami właśnie w tej opcji, tak? 47 950. W roku produkcji 2012 Skoda doszła do wniosku, że może warto bardziej ten model wypromować. I zostały prowadzone dodatkowe promocje. Natomiast na rok 2013 są też dodatkowe zniżki, jeszcze trochę większe nawet niż na 2012 rok. I sumarycznie rzecz biorąc, jeżeli weźmiemy cenę tą podstawową i odejmiemy od tej ceny promocję, doliczymy nawet klimatyzację, jakieś dodatkowe elementy, to spokojnie w 45 tysiącach jesteśmy w stanie się zmieścić. No to już się przekonałem. Także polecam, naprawdę. To jest samochód warty zainteresowania, godny uwagi, a te osoby, które chcą mieć coś nowego, coś sprawdzonego, coś pewnego i w 100% mieć do tego auta zaufanie, no to wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie Skoda. Czyli do 45 tysięcy, duży samochód, tak, z dużym bagażnikiem, wygodny, z podstawowym wyposażeniem takim jak elektryczne szyby, oszczędny silnik, tak, klimatyzacja. Same wygody. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie.